No siemanku, uszanowanko, z tej strony Tommy Juniorski and welcome to Jalopy! Co to jest Jalopy? Jest to już dosyć starsza gierka, ona będzie miała chyba z 2 albo nawet i 3 lata, tylko ona też była w Alfie, Pre-Alfie, Alfie 1 i tak dalej. Ogólnie mamy teraz update, ja jeszcze w tą grę nie grałem, ale się bardzo zainteresowałem, ponieważ dostaję teraz pomału hype'a. Ogólnie jest to symulator Trabanta, mamy Trabanta, takie co jak My Summer Car. Mamy Trabanta, musimy go naprawiać i jedziemy ogólnie do Turcji z Berlina. Ogólnie piszę tutaj bardzo dużo po niemiecku, ponieważ twórcy wzorowali się na starych DDR-ach, czyli wiecie jak tam pod Berlinem i tak dalej. I ogólnie gra jest dosyć spoko. Już sobie tutaj troszeczkę grałem, ale naciskam od razu New Game Start. Mogę wam tutaj pokazać malutki tutorial, ponieważ w tutorialu musimy sobie zbudować, albo raczej naprawić naszego Trabancika, który jest dosyć komicznym samochodem, ponieważ nazywa się, tak mi się wydaje, Leica. Wake up! Wake up! Wake up! Ogólnie tutaj ten gościu ma też fajną marynarkę. To jest wszystko jeszcze tak troszeczkę zbugowane, można by powiedzieć. Ale muszę wam powiedzieć, że gra na Steam Greenlight, czyli na zielonym świetle ze Steama, ma dosyć ciekawe noty i już ludzie w nią grają i bardzo im się ta gra podoba. Okej, okay, Comcom is just outside. Ogólnie to jest nasz tutaj garaż i musimy sobie tutaj wszystko poprzynosić, to nam się tutaj za niedługo wszystko pootwiera. I to jest nasz Trabancik. Mamy też tutaj oczywiście noc jak i dzień. Ogólnie teraz jest noc, widzicie, Leica. Oczywiście nie mogli tego nazwać Traban ani nic takiego, ale ma bardzo podobny znaczek do Trabanta, ponieważ on też miał chyba nie T ani nic takiego, tylko też Z czy coś takiego. This here is a Leica 601 Deluxe, ok? Something of an engineering legend in the GDR, ok? 0 do 60 w 22,5 sekundach się mieści, a top speed of 100 km at all the economical rate of 9 km litrów. Czyli ogólnie pali 9 na 100. That is, if you can get here running, bla bla bla. No to worry, engine, coś tam, ponieważ ona tutaj jeszcze nie ma żadnego silnika i tak dalej. Musimy sobie skombinować tutaj jakieś drzwi, na przykład z tego Trabanta. I ogólnie tutaj też stoi sobie stary Golf 1. Ten, kto kojarzy te samochody, to może się teraz poczuć jak w latach 90., 80., 90., ponieważ tutaj ogólnie jest rok 1990, z tego co mi się wydaje, ponieważ ja już tutaj zauważyłem, że tu jest właśnie plakat, zobaczcie, June 1990, ogólnie jest to 23 June 1990. Tak to tutaj wszystko wyglądało, nie? Stare Niemcy, stare DDR-y, zaraz po obaleniu muru berlińskiego. Niemcy czy też stare DDR-y zaczęły się budować. Ogólnie teraz do dzisiaj się budują, ponieważ w starych DDR-ach, czyli tam Berlin i te okolice, jest bardzo mało pracy i ogólnie jak ktoś pracuje pod Berlinem, to dostaje od ludzi, którzy pracują poza Berlinem, tak zwane dotacje socjalne, żeby... ja ogólnie mieszkam na Bawarii, gdzie się zarabia najwięcej. Jest najbogatszym landem, czyli województwem, to ja komuś płacę za to, że on sobie tam w Berlinie siedzi, zarabia za mniejszą stawkę i ja do niego dopłacam. No tak to jest mniej więcej zrobione. Less that elegant, but it's on, ok? Right now let's fit the engine, ok? If you open the driver's side door, see you in a black latch, ok? Musimy otworzyć sobie tutaj oczywiście drzwi od pasażera, kierowcy i pociągniemy sobie tutaj ten drążek. Pociągnijmy sobie ten drążek. Ok, otwieramy sobie teraz tutaj maskę. Pyk! Ładnie maska została otwarta. Nie ma tutaj żadnego engine. Teraz nam tutaj gada o pierdołach, że musimy przynieść z garażu poszczególne części. Nie, jeszcze się tutaj nie otwarło. Coś się tutaj spierdziło. Co on teraz tutaj chce ode mnie? Ok, the parts are set in the garage. Go collect one and ok. Teraz się powinno otworzyć chyba, nie? Gdzie to jest? O, teraz się otwarło, okej. Okay. Zobaczcie, tutaj mamy ogólnie też napisane stock engine, to jest ogólnie dwusów, two-stroke engine with two cylinders. Jeżeli to jest dwusów, to musimy mieszać tak jakby paliwo, benzynę razem z olejem. Także jest to też fajnie zrobione, muszę wam powiedzieć, w tej grze, że no, ogólnie mi się podoba, bo twórcy widocznie się znają na tym, co jest czym, lub też mają jakieś... no, taki grunt, wiecie, jak znajomości budowy samochodu albo coś takiego. Dobra, on teraz nam tutaj gada, gdzie to mamy wszystko poustawiać, bla bla, straty pierdaty, że musimy to trzymać wszystko w dobrej kondycji. Tutaj ogólnie jest bateria. Bateria nam powoduje, że działają nam wycieraczki, działają nam, wiadomo, tutaj światła i tak dalej, straty pierdaty, radio. I musimy też oszczędzać, ponieważ droga do Turcji jest dosyć daleka. Z tego, co mi się wydaje, to możemy też się dostać do...
Bułgarii, no nie wiem, nie wiem jeszcze dokładnie, wiem, że my jesteśmy właśnie pod Berlinem i będziemy teraz sobie jechali. Dobra, co my tutaj mamy? Jakiś filter, to jest chyba filter paliwa, albo jakiś kolektor. Go ahead, bla bla bla. Gdzieś tutaj coś jeszcze mamy, okej, to jest chyba jednak kolektor. I tutaj mamy zbiornik na wodę, będziemy musieli sobie tam wodę wlewać, żeby nam działały wycieraczki, żeby szyby nie były zabrudzone. Dobra, tutaj też coś, jakąś pierdolę mamy, to już chyba wszystko z naszych tych... Ogólnie to jest chyba bak paliwa. Albo raczej tutaj się wlewa paliwo... Nie, paliwo chyba nie. No później się zobaczy, ale wiem, że tutaj się olej wlewa, okej. Okej, that's everything. Instead of the job now filled here up, okej. There should be bla 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 bla. Dobra, on sobie tam niech gada. Tutaj nam się otwiera. I mamy tak. Karnister z wodą, z benzyną, mamy olej i mamy wodę. Stay alert. Widzicie, to jeszcze wszystko takie stare DDR-owskie. Jeszcze pamiętali wojnę, wiecie o co chodzi, oni są dziwni strasznie. Dobra, co my teraz tutaj mamy? No, on tutaj strasznie dużo gada. Czekaj, bo ja sobie... Musimy dolać sobie tutaj wody. Dobra, lejemy, 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 okej, okay, spoko. Go ahead and drop this, okej, okay, with this. Okej, okay, właśnie, teraz wlewamy sobie tutaj paliwo, czyli jednak wlewamy paliwo, jak i olej do... O Boże, jak on dużo gada, nie? Do jednego zbiorniczka. Dobra, dobra, dobra. On tutaj mówi, żebyśmy cały czas to miksowali ze sobą. Jaki głupi. Let's move on to the tires, ok? No to idziemy teraz sobie po opony. On strasznie dużo gada, bo to jest, wiecie jak, tutorial, nie? Najlepsze jest to, że możemy wziąć trzy opony ze sobą. Jesteśmy naprawdę herosami, mega herosami. Ja sobie tutaj może położę, ponieważ musimy zdobyć jeszcze lewarek, żeby podnieść ten samochód. Ja sobie już tutaj wszystkie rzeczy pozbieram. Ok, to pyk. Pyk, zamykamy sobie ładnie, tutaj pisze, że możemy sobie żonglować. Straty pierdate, dobra. Teraz musimy podłożyć sobie lewarek. Dobra. Pyk, kładziemy sobie lewarek tutaj. To jest bardzo podobne do tego My Summer Car. Tylko nie chcę grać tak jakby w My Summer Car, ponieważ ta gra jest chyba dłuższa i więcej tam się rzeczy robi, niż w tym Jalopy, a chcę dać Jalopy szansę. Dobra, dźwigamy sobie samochód, teraz mamy tutaj klucz do kół, ok, bierzemy opona. Dobra, zakładaj opona. Bier opona. Zakładaj opona. Okej. Okay. Bierzemy teraz klucz. Musimy dokręcić koła, nie? Okej. Okay. Jedno koło zostało dokręcone. Drugie koło też zostało dokręcone. Okej. Okay. Odkładamy. Na dół. I teraz z drugiej strony, bo przecież samochód też ma z drugiej strony opony, nie? Dobra, zamknijmy sobie tutaj drzwi. Pyk. Nakręcamy. Pyk. Pyk. Jedno koło. W ogóle ta gra jest troszeczkę zbugowana jeszcze. I nie zawsze wszystko działa, wiecie o co chodzi. Ale jednak się fajnie gra, musicie przyznać, że grafika jest dosyć spoko w tej grze. Teraz się robi grafika właśnie taka popularna, taka pikselowa, taka troszeczkę inna, mniej realistyczna, wiecie jak, bo ludzie jednak chcą grać w gry. Niektórzy chcą jeszcze grać w gry, a niektórzy chcą grać w gry, które są filmem, wiecie o co chodzi. Bo te nowe gry, tak jak na przykład sobie wczoraj patrzyłem na... Targi z Los Angeles E3, to co Ubisoft będzie teraz prezentował, to jest po prostu maraz, nie? Okej. Okay. On teraz ogólnie wchodzi do samochodu, ale możemy sobie już tutaj otworzyć bagażnik i podkładać nasze rzeczy, bo to będziemy potrzebowali do podróży. Ja sobie może wezmę ten karnister, wezmę sobie ten na olej i wezmę sobie tą butelkę z wodą. Co prawda to jest tylko i wyłącznie buteleczka jakaś tam mała, ale jednak się tutaj przyda, nie? Dobra, zamykamy bagol. Co tu jeszcze mamy ciekawego? Tu jest stock list. Tutaj coś możemy chyba kupować, z tego co mi się wydaje, ale to jeszcze chyba nie jest dostępne. Zobaczcie, mamy 100 marek. Najprawdopodobniej tu jeszcze będą marki. Okej, okay. Cancel. Halo. Halo, jak chcę stąd wyjść? Okej, okay. No widzicie, to jest jednak tak zbugowane troszeczkę. O właśnie, i to możemy sobie też tutaj wziąć. Bardzo przydatne są te narzędzia, dzięki którym będziemy mogli sobie naprawiać nasz samochodzik. I nie wiem, czy brać sobie ten kubeł z wodą, żeby myć samochód. Jeżeli się zmieści, no to weźmiemy. No dobra, no ale tak trochę bez sensu brać ze sobą wiadro na podróż z gąbką, ale jednak ten samochodzik też trzeba tam umyć. Dobra, może nie zamykamy tutaj jeszcze maski, ponieważ nie wiadomo, czy ten samochód odpali. Ogólnie teraz nam gościu powiedział, że musimy wejść do samochodu i teraz nam będzie tłumaczył o kolejnych rzeczach. Dobra, tutaj mamy ogólnie manual, czyli książkę serwisową, czy też książkę, wiecie jak. Instrukcja obsługi tego samochodu, tutaj jest napisane, jak ten samochód się spisuje na trasie, co tutaj robić i tak dalej, ale ogólnie to też jest takie troszeczkę zbugowane, tam działają bodajże chyba tylko i wyłącznie dwie strony. Dobra, teraz dostaniemy mapę, zobaczcie, otwieramy sobie tą mapę i tutaj jest Berlin, a tu jest Drezno, tu jest ogólnie Polska, nie?
tak troszeczkę dziwna jest ta granica, ponieważ ta granica tak z Polską nie wygląda. W DDR-ach też tak nie wygląda i ogólnie tutaj jest, tu jest Morze Bałtyckie, a tu jest Morze Północne i tu jest gdzieś Dania. Tutaj się jedzie na, właśnie na Monachium, tutaj gdzie ja mieszkam. I ogólnie tutaj jest Berlin i my chcemy się dostać do Drezna, a Drezna jest gdzieś tutaj, także też to troszeczkę tak dziwnie zostało zrobione. Ale ogólnie Drezna jest gdzieś w tym miejscu. Dobra, i ogólnie teraz wybrał chyba najkrótszą drogę. Tak mi się przynajmniej wydaje. O, coś się zacięło. Fuck, okej, okay, dobra, jednak działa, już się przestraszyłem, że będzie nie działało, okej. Okay. Footsteps, distance, driving, statistics, coś tam, blablabla. Dobra, możemy to teraz sobie odłożyć, oczywiście mapkę tutaj cały czas mamy. I mamy teraz kluczyki. Otwarłem mu drzwi, ej stary ziomek, sorry, że ci drzwi otwarłem. Ale mamy kluczyki, musimy je oczywiście wsadzić do stacyjki. Gościu już teraz sobie tutaj ładnie wychodzi. Ogólnie wcześniej miałem coś takiego, że on nie wysiadł z tego samochodu. Tylko ja już zapaliłem samochód i on wyglądał tak, jakby jeszcze dalej jechał w tym samochodzie. I on ogólnie tak sobie tutaj siedział w powietrzu, wiecie o co chodzi. Dobra. Ogólnie gości już z nami nie będzie jechał. Nic tutaj już więcej do zwiedzenia nie ma. Już nam praktycznie wszystko powiedział. Także wchodzimy teraz do naszego samochodziku. Możemy sobie odpalić naszą piękną... jakby to powiedzieć? Nie wiem, nie wiem jakby to powiedzieć. Silnik ładnie chodzi, jest wszystko w porządku, jest wszystko fajnie, pięknie. Może nie będziemy tutaj robili, że to auto będzie chodziło na, wiecie jak, na postoju, ponieważ nie mamy też za dużo paliwa. Ale ja tylko zobaczę, czy tutaj wszystkie światła działają. Ogólnie tutaj mamy światła mijania, tutaj mamy awaryjne, radio wszystko ładnie, pięknie działa. Tutaj mamy wyłącznik awaryjny, jakby się też miało stać. I ogólnie wszystko ładnie, pięknie działa. Musimy zawsze przed każdą trasą sprawdzić, czy samochód jest w porządku. Ogólnie coś jest nie tak z prawym światłem. Nie wiem, czy to jest przez to, że gra jest jeszcze taka troszeczkę zbugowana, czy może rzeczywiście te światło tak lekko świeci. Ale jakby co, to później będziemy mogli sobie kupić tutaj jakąś żaróweczkę i ewentualnie ją wymienić. Dobra, ja teraz sobie tutaj wchodzę, ponieważ kiepsko jest mieć załączone światła, jeżeli samochód nie chodzi, ponieważ też alternator nie chodzi. Dobra, załączamy sobie nasz samochodzik. Radio Berlin, widzicie? Jakie to jeszcze wszystko ładnie, pięknie, stare. Dobra, tutaj musimy sobie ustawić lustereczko. Światełko, jakbyśmy chcieli coś zobaczyć sobie w samochodziku wieczorem. I ogólnie jest ciepło, bo przecież jest czerwiec chyba, tak? 23 czerwiec, więc uchylamy sobie w naszym trabancie okienka. Naciskamy na... czekajcie, bo tu już jest ręcznie zaciągnięty. Naciskamy na kierownicę i jedziemy. Wyruszamy w świat. Papa, dziwny człowieku w dziwnej katanie, czy zwał jak zwał. Nie wiem, co się stanie, jak my sobie tam pojedziemy, w stronę Berlina, ale ogólnie musimy jechać do Drezna, bo wiecie, jak no gra jeszcze jest tam jakieś super, hiper turbo pri Alfie, dlatego wydaje mi się, że jak tam na Berlin pojedziemy, to tam nic nas nie będzie czekało, nic nie spotka. W ogóle tutaj jest też bardzo mało tych samochodzików, także to jest taki, można by powiedzieć, symulator Trabanta, ale jesteśmy praktycznie sami na tym świecie, można by tak powiedzieć. Za chwileczkę tutaj ewentualnie za tym tunelem znajdzie się jakiś samochodzik. Ogólnie w poślizg nie wpadamy, ponieważ kontrola trakcji jest oczywiście załączona na 100%. Jest lepsza niż w Audi R8 oczywiście. Tutaj są takie wentylatory, pewnie dużo osób z was się zastanawia, dlaczego są takie wentylatory. Wpadliśmy w poślizg. W tunelach otóż te wiatraki muszą chodzić, żeby odprowadzać, wiecie jak, powietrze, żeby się ludzie nie podusili, bo jak jest taki tunel z Austrii do Słowenii, jak się jedzie na Chorwację, to ogólnie ten tunel jest tak długi, on ma bodajże 10, no nie chcę was skłamać, ale chyba... prawie we mnie wpieprzył, sorry! Jednak tutaj ktoś jest, jedzie sobie tutaj jakiś gościu. Sorry człowieku, ale ja mam Trabanta, ja widzę, że ty jedziesz jakimś lepszym samochodzikiem. Wydaje mi się, że to jest jakiś Volkswagen albo coś takiego. Ale ogólnie ciśniesz mnie, człowieku, sorry. Ej, on mnie za chwileczkę wyprzedzi. Tam są nawet dwa samochodziki, obczaj się teraz to. Wow, jak oni szybko zapierdzielają. Ja też chcę sobie zmienić samochód na takiego Golfa, obczaj się teraz to. Przecież on jedzie chyba ze 100 na godzinę, a patrzcie, my mamy dopiero 70 na blacie. 50 na blacie, ja pierdzielę. I ogólnie tam też jakiś stary Fiacik pojechał, czy coś takiego. Ale jestem ciekawy, jak twórca chce to... Powracając jeszcze do jednego tematu, tunel łączący Austrię ze Słowenią, czy Słowenię z Austrią, na przejściu granicznym ma około, żeby was nie skłamać, 10 km. I tam naprawdę, jak się, często gęsto jak wracam z Chorwacji, ponieważ ja w Chorwacji bardzo dużo czasu swojego przebywam, bo mam tam tylko i wyłącznie 500 km, to każdy drugi weekend albo coś takiego, to sobie tam jadę. Jest coś takiego, zobaczcie, przejechaliśmy już 21 km. Jest coś takiego, że
wjeżdża się w ten tunel od strony Słowenii i tam po stronie Słowenii... Ło, jakie tu są dziury. A nie, to są jakieś znaki. Od strony Słowenii zawsze jest ciepło na południowym Tirolu, czyli na południowych Alpach, i często gęsto jest tak, że wjeżdżamy, jest 34 stopnie, wyjeżdżamy z tego tunelu i jesteśmy na centralnym Tirolu, czyli w samym sercu Alp, gdzie jest, przypuśćmy, 15 stopni. Jest to... We wrześniu to można naprawdę doświadczyć, bo w tamtym roku, jak we wrześniu, koniec września wracałem z Chorwacji, było 34 stopnie po stronie słoweńskiej, wyjeżdżało się z tunelu i było 15 stopni, także masakra, muszę wam powiedzieć. Ogólnie jest to jakaś dziwna, śmieszna autostrada, jeszcze tak jakby mało zbudowana, bo nie ma przecież pasa awaryjnego, a tutaj samochody przecież szybko zapieprzają. Pewnie niewielu z was wie, niektórzy pewnie wiedzą, ale wielu z was nie wie, że w Niemczech na autostradzie jest bez limitu ograniczeń, czyli tyle, ile twój samochód potrafi wyciągnąć, tyle jedzie. Ogólnie teraz tak się stało, że niemieckie samochody, ja nie wiem, czy przypadkiem, czy japońskie i tak dalej, ale wydaje mi się, że chyba wszystkie teraz samochody, bo ogólnie tak się na świecie zrobiło, że muszą mieć ograniczenie do 250 km na godzinę. Ale jeżeli ktoś potrafi sobie zdjąć ten limit, wiecie jak, tam z 250 km na godzinę, może sobie podwyższyć, tam przypuśćmy, ktoś ma Lamborghini albo Audi S5, które wyciągnie swoje 310 na godzinę i ściągnie sobie tą blokadę, to może być nieźle. Dobra, tutaj mamy jakieś pudełko, zobaczcie. I często gęsto jest tak, że no ja sam zapieprzam na... O, czekajcie, bo muszę tutaj wyłączyć... Pyk. Radio się od razu też wyłączyło. O kurde, to jest normalnie wszystko zautomatyzowane. Ogólnie mój samochód jest też dosyć sportowy, można by powiedzieć. Okej. Jakby to tutaj otworzyć? A, okej, dobra, spoko. Co tutaj mamy? Parówki! Wow, parówki! I po ile je można sprzedać, albo coś takiego? Co to za odgłosy? I ogólnie mój samochód też potrafi wyciągnąć sporą prędkość. Wow, wow, dobra. I ogólnie muszę wam powiedzieć, że te 270, 280 można spokojnie polecieć. No wiecie jak, w Polsce to już by było coś takiego, żeby już policja cię goniła i tak dalej. By był mega, super, hiper, turbo. Straszny mandat, ale można, no w Niemczech są te autostrady jednak lepsze i są bezpieczniejsze, bo nawet na zakręcie jak wchodzisz 200 czy 220 na godzinę, to jest całkiem coś innego niż jak się w Polsce jedzie, to 200, 220 na godzinę i wchodzisz w zakręt, to są takie multy, że ostatnio prawie bym wyleciał z zakrętu, mimo że mam napęd 4x4, wiecie o co chodzi, kontrola trakcji, wszystko ładnie, pięknie, to o, coś się dzieje z moim samochodzikiem, zaczyna coś tutaj się pierdzielić, już widzę, tutaj jakiś dym wychodzi, nie wiem, czy mogę się tutaj na zakręcie zatrzymać, czy może lepiej jeszcze troszeczkę podjechać, to może 5 km, może tutaj będzie za chwileczkę jakaś stacja, ponieważ powinny być tutaj jakieś znaki, że jest stacja albo coś takiego, no kopci się, jest źle, ogólnie zostało mi pół baku paliwa i... Nasz samochód zaczyna chyba zwalniać z tego, co mi się wydaje. Ale jedziemy jeszcze. Dopóki jedziemy, to jedziemy, bo ja nie chcę zrobić coś takiego, że ja się teraz zatrzymam i zacznie się tak kopcić, że już tego samochodu nie odpalę. Pamiętajcie, jeżeli wam się zaczyna kopcić z samochodu, to się zatrzymajcie. Ogólnie tu jest pudełko jakieś, to ja się tutaj też od razu zatrzymam, bo tu jest też pas awaryjny. Taki śmieszny. Dziwna jest ta autostrada tutaj zrobiona, ale ogólnie wolę sobie tutaj załączyć awaryjne, że jakby ktoś tutaj miał przyjechać i za chwileczkę we mnie wpieprzyć, to będzie źle. Najważniejsze jest teraz to, żeby otworzyć sobie tutaj tą... No, dawaj. I znowu... I... Kafy! Kto tutaj... Powiedzcie mi, kto tutaj zostawia na środku autostrady, czy też na poboczu, kawę? Ale możemy ją wziąć ze sobą, ponieważ w Turcji, tak? W Turcji ona się fajnie sprzeda. Ponieważ niemiecka kawa jest jedna z lepszych kaw. Ej, będę musiał chyba zostawić. Ale lipa. Czekaj. Odstaw to tutaj. Weź teraz to. To jest hiperturbo ważne. Fuck. No dlaczego się to tutaj nie chce położyć, no? Ale bez sens. Okej, dobra, zostało położone. Teraz to jest bardzo też ważne. Okej. Ogólnie chyba będziemy musieli zostawić to nasze wiadro z tą gąbką. Chyba, że się uda to wziąć. Okej. No nie da się tego wziąć! Fuckerson, ale bez sens. Jakby to tutaj ogarnąć, bo ja chcę wziąć sobie to wiadro, no. To wiadro się przyda.
No lipa straszna jest, no. Nie, no muszę zostawić to wiadro tutaj. No trudno, mogliśmy je zostawić w domu, ale przecież się teraz 20 km nie będę cofał. Chyba, że da się to wziąć ze sobą jakoś. Da się to wziąć ze sobą. Oczywiście, że da się wziąć. Nie, nie da się wziąć ze sobą. No to papa wiadro, papa. Mam nadzieję, że nie będziesz płakać za mną. Dobra, włączamy. O, jeszcze tutaj przecież miałem zobaczyć, kurde, co się dzieje w naszym samochodziku, no. Może tam trzeba oleju dolać albo coś takiego. A ja sobie tutaj jaja robię i zbieram, kurde, jakieś śmieszne rzeczy. Dobra, co tutaj mamy? Lin Oil Mix 5x10 Fuel. Tutaj coś jest nie tak. Plus one a small. Okej, okay, tutaj coś na 2x3 durability, 2x3. Chyba ogólnie mogę sobie tutaj wziąć teraz. Ej, nie da się tędy przejść. Mogę sobie chyba ogólnie wziąć tutaj. Czekajcie. To właśnie, tą naszą skrzyneczkę narzędziową i spróbować tutaj coś naprawić. Okej. Okay. Okej. Okay. Lin Oil Mix. Okej, okay, dobra, czyli on potrzebuje oleju. Ej, uważaj na mnie! Nie widziałaś mnie? Ja wiem, że jeszcze w tych czasach nie były obowiązkowe westy ochronne, ale przecież widzisz, że mam awaryjne tutaj załączone. Co za down. Dobra, ile tutaj jeszcze mam tego oleju w ogóle? Tutaj by trzeba troszeczkę dolać, nie? Optymalnie. Optymalnie, dobra. Wszystko ładnie, pięknie, ale dlaczego tutaj mi się coś świeci, że mam coś tutaj naprawić? Widzicie to tutaj? Ale lipa, ale lipa. Dobra, odkładamy to tutaj. Jest to nasza skrzynka z narzędziami. Tu jest chyba, nie? Dokładnie. Tu jest to nasza skrzynka. Nie da się tego naprawić. Ale wszystko jest optymalnie. Wow! Wow! Straciliśmy naszą skrzynkę z narzędziami. Aha, dokładnie, bo ja coś tam kurde czytałem, że można ją użyć maksymalnie chyba 3 razy z tego, co mi się wydaje. Dobra, weź tą gąbkę. Downie. I możemy sobie to teraz wziąć, proszę. No przecież skoro już nie mam tej skrzynki z narzędziami, to bym sobie chciał wziąć to, no. Okej? Okay. Jest! Okej, okay, wzięliśmy wszystko jednak. Wzięliśmy wszystko, musieliśmy się pozbyć, wiecie jak, tej skrzynki z narzędziami, ale na szczęście możemy teraz sobie tutaj spokojnie wejść do naszego samochodziku. Wyłączamy, czekajcie, może pierwszy załączymy sobie samochód, żeby alternator sobie chodził. Wyłączamy awaryjny, załączamy sobie tutaj światła, ładnie, pięknie, pyk. Spuszczamy ręczny i jedziemy, mam nadzieję, że tutaj nikt nie jedzie, dobra, jedziemy. Ogólnie już nas noc zastała, zobaczcie, że myśmy wyjechali bodajże nad ranem, a myśmy dopiero przejechali 36 km. To jest po prostu masakra, jak kiedyś ludzie podróżowali, jak kiedyś maluchem nad Polskie Morze jechałem, z Katowic nad Polskie Morze, to przecież to się jechało, kurde, 13-14 godzin. Coś takiego, to był maraz, musiałbym się też małżonki zapytać, jak to wcześniej było, nie? Dobra, jedziemy dalej tutaj do przodu. Miejmy nadzieję, że za chwileczkę tutaj się jakaś stacja pojawi, bo musiałbym ogólnie chyba sobie... Co tutaj jest? O, i kolejna paczka, nawet dwie paczki, zobaczcie. Zatrzymujemy się, ponieważ te paczuszki chyba musimy tutaj zbierać na tej trasie, żebyśmy ogólnie mogli... później to posprzedawać i mieć pieniądze, bo z czegoś przecież musimy żyć. Bardzo jest to dziwne, że na trasie zbieramy właśnie takie paczuszki. O, tutaj jest jakiś mega paczuszka to będzie, ponieważ ona jest zamknięta na klucz. Da się to tutaj otworzyć? Halo? Co tutaj będzie? Otwieraj mi to. Co to jest? Wine, ok? Wow, za 32 to możemy sprzedać. Nie wiem, czy 32, powiedzmy, że to są marki. 32 marki to będzie dużo, czy też mało, ale ogólnie to też bym chciał wziąć ze sobą, no. Czekajcie, bo... No jednak to wiadro chyba będziemy musieli zostawić, bo ta skrzynka będzie cenniejsza. O, fuck, nie, jakie to jest tutaj jeszcze wszystko zbugowane, to masakra. Dobra, czekaj, ja to tutaj odłożę. I to mi całe miejsce zajęło! Po ile to jest w ogóle? 30. Sell 1, buy za 30. O, co zrobić, co zrobić? Chyba będę musiał zostawić tą skrzyneczkę sobie tutaj, bo ogólnie my to później wszystko będziemy mogli zbierać, ponieważ jak my będziemy mieli tutaj jakieś pieniądze i tak dalej, to ogólnie będziemy mogli sobie też zabudować jakiś bagażnik na dach i wtedy więcej sobie tego ładować, dlatego sobie odpuścimy teraz tą skrzyneczkę, która mogłaby być cenna, ale jednak spasuje i jedziemy po prostu dalej, dobra, jedziemy. Ogólnie mam już tylko i wyłącznie połowę paliwa. Zobaczcie, że myśmy przejechali 38 km, czy tam 40. I my już nie mamy połowy paliwa, czyli tu jest zbiornik na jakieś 100 km, można by rzec.
czy nawet mniej, na 90 km. O, Tankstelle! Tankstelle to jest ogólnie stacja benzynowa po niemiecku. Ten, kto już był w Niemczech, to pewnie wie, ale jest dużo osób, którzy jeszcze nie byli w Niemczech i nie wiedzą, więc wjeżdżamy na Tankstelle. Mam nadzieję, że tutaj będzie 24 godziny otwarty, bo coś mi się wydaje, że może być też tak, że ta Tankstelle będzie zamknięta. Nikt za mną nie jedzie. Za chwileczkę powinniśmy... Nie, nie, jest zamknięta, fuck! Fuck, jest zamknięta, jest zamknięta. Ogólnie tutaj też ktoś stoi. Co to tutaj jest? Czekajcie, bo mnie to tutaj teraz też zaciekawiło, że tu jest jakiś samochodzik tutaj ogólnie stoi. Ja nie wiem, czy tutaj poczekać... Co to tutaj jest? Naładuj się w lewo. Okej. Co to tutaj jest? Czyżby... Co to tutaj oznacza? Dresden w prawo. Autostrada numer 13. To jest chyba też prawda, że to jest autostrada numer 13 na Dresno. Z Berlina leci. Nie pamiętam teraz. Nie, A9. A9 leci bezpośrednio z Monachium do Berlina. Najdłuższa autostrada w Niemczech. Praktycznie cały czas trzypasmowa. O, co to tutaj jest? Co to tutaj jest ciekawego? Nie mam żadnego pojęcia, ale tutaj coś się ewidentnie otwiera. Wiecie co, ja jednak chyba troszeczkę tutaj zaryzykuję. Schrottplatz. Czyli miejsce składowania złomu. I ogólnie chyba zrobię tak, że ja poczekam jednak tutaj sobie pod tą latarnią. Ja nie wiem, czy tutaj musimy spać, czy też nie. Ale ogólnie ja bym został tutaj na tej Tankstelle, załadował sobie, wiecie jak, może płynął do wycieraczek albo coś takiego, olej kupił albo coś takiego, bo jak my... Jak kolejna Tankstelle będzie za 100 km, czy tam za 30, to my po prostu nie dojedziemy i później będę musiał iść pieszo, żeby sobie dolać, kurde... Chociaż mam tutaj jeszcze chyba paliwo, tak mi się też wydaje. Nie, ja już tutaj w ogóle paliwa nie mam, tu jest wszystko leer, czyli pusto, jest pusto. A warto by było sobie dolać tutaj paliwa i sobie wziąć jeszcze na trasę. Dlatego zrobimy tak, że my jednak zostaniemy sobie tutaj. Spróbujemy posprzedawać te rzeczy, bo ja ogólnie mam 100 marek w kieszeni. Pyk. Muszę aż zobaczyć, bo nie pamiętam. Tu jest ogólnie... Meine Geldbörse. 100 dolarów, okej. Okay. 100 marek. To ja zrobię teraz tak, że zamykamy sobie tutaj ładnie, pięknie szyby, żeby nam komary nie wleciały. Ja będę teraz kończył ten odcinek i zobaczymy się w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że wam się ta seria spodoba, ponieważ gra jest dosyć ciekawa. Podróż do Turcji, no. Ciekawe musi to być. Później będzie jeszcze bardziej ciekawie. Ja jestem w ogóle ciekawy, dlaczego tutaj mam jakąś mumię. Nie wiem w ogóle, co to za mumia tutaj jest. Dobra, mam nadzieję, że wam się ten odcinek podobał. Jeżeli nie, to zapraszam was do innych moich produkcji. Zostaw łapkę w górę, dzięki, że komentujesz, dzięki, że subskrybujesz. No i widzę cię w następnym video. Na razie, dzięki, cześć!